Ich produkty mają zbawienny wpływ na zdrowie człowieka, ale to nie wszystko. Gdyby owady zapylające zniknęły z planety, pod znakiem zapytania byłoby nasze istnienie. Pszczoły były bohaterkami konferencji, którą zorganizowano w ichtioparku w Kaletach. Wydarzenie wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O znaczeniu pszczołowatych w ekosystemie mówił dr Edward Kowalski. Zagrożenia dla pszczół oraz zalety ogrodów miododajnych przedstawił dr Joachim Sosnica, a o tym, dlaczego warto zakładać pasieki, opowiadał Arkadiusz Kopyciok, wiceprezes Kaletańskiego Koła Pszczelarzy. Produkty pszczele, takie jak miód, propolis, pyłek, są bardzo zbawienne w życiu człowieka. Świetnie sobie radzą z wieloma chorobami. Zażywanie ich uodparnia organizm człowieka, a nawet i leczy. Miód czasami jest używany jako lekarstwo, a nie jako pokarm. Na miejsce organizacji konferencji nieprzypadkowo wybrano Kaletański Ichtiopark. Przede wszystkim mamy infrastrukturę, tak? Mamy ze środków europejskich stworzony park tematyczny Ichtiopark, mamy pasiekę edukacyjną pszczelą, również stworzoną ze środków europejskich, mamy otoczenie w postaci tych roślin miododajnych, też przy udziale środków zewnętrznych stworzonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy piękny obiekt, więc teraz przyszedł czas na organizowanie konferencji ekologicznych. Dzisiaj tematyka związana z pszczołami, natomiast no myślę, że jest to pierwsza konferencja ekologiczna, którą miasto Kalety zorganizowało, ale nie ostatnia. Myślę, że od tego momentu takie konferencje ekologiczne będziemy organizować cyklicznie. Konferencja zrobiła duże wrażenie na uczestnikach. Konferencja była znakomita. Jak posłuchałam tego wykładu doktora Edwarda Kowalskiego, byłam zachwycona. Człowiek na co dzień sobie nie wyobraża, że takie małe żyjątka jak pszczoły potrafią mieć tak ciekawe życie i tak ciekawą działalność w środowisku ekologicznym. Byłam pod wrażeniem tej wypowiedzi w sposób tak przystępny, a jednocześnie tak barwny i tak ciekawy i tak dowcipny, że konferencja cudowna. Zaskoczyło mnie to, że tylko pszczoły przeżywają zimę, a mnie w ogrodzie co roku dokuczają szerszenie. I nie wiedziałam, że one się odradzają na wiosnę. No i nie umiem sobie z nimi na przykład poradzić. Fantastyczne wydarzenie. Wszystko to związane z ekologią, z naturą, z tym, co też leczy, bo to przede wszystkim pszczoły, miód i wszystkie te produkty pochodne, pochodzące z produkcji tego, co robią pszczoły, to przede wszystkim samo zdrowie. Więc ja tylko mogę pogratulować tego, co się dzieje w Kaletach. No, przepiękny Ichtiopark, oczywiście ekologiczna inwestycja roku 2020 i domek, który jest za nami, gdzie można obserwować, jak mieszkają, jak żyją, jak produkują miód pszczoły. To jest fantastyczna rzecz, nie tylko ekologiczna, ale przede wszystkim ciekawostka na terenie województwa śląskiego. Ja też serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyjechać tutaj do Ichtioparku i zobaczyć wszystkie te fantastyczne ekologiczne inwestycje, które tutaj w Kaletach mają miejsce. Okazuje się, że pszczelarze znajdują sprzymierzeńców także wśród leśników. Coraz więcej na szkółkach leśnych hodujemy drzewek, krzewów, które są miododajne. Są pewnego rodzaju przepisy czy takie zasugerowane rozwiązania zmierzające do tego, żeby jak najwięcej takich drzew i krzewów wprowadzać do naszych drzewostanów, żeby właśnie te pszczoły miały gdzie funkcjonować, żeby w lesie też się pojawiały różnego rodzaju owoce, które następnie będą służyły jako pokarm dziko żyjącej tam zwierzynie. Pomóc pszczołom, na które czyha coraz więcej niebezpieczeństw, może każdy posiadający chociażby niewielki ogródek. Zachęcam do zakładania takich przydomowych poletek nektarodajnych, miododajnych. Dobrym przykładem tego jest założone w ubiegłym roku poletka, które w tym roku pięknie zakwitły i są bardzo chętnie oblatywane przez pszczoły. Pszczoły mają z tego bardzo dobry nektar i pyłek. Jeszcze kilka lat temu był tutaj zaniedbany staw. Teraz jest ichtiopark i pasieka edukacyjna, ale na tym plany Kalet nie kończą się.
projektujemy Kaleteńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Do końca roku będziemy mieli dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Myślę, że też jesteśmy w zasadzie u progu nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Myślę, że znajdziemy też jakiś obszar, gdzie będziemy mogli zaaplikować ośrodki na budowę tego Kaleteńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. A wtedy dopiero zacznie się dziać.